Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy fragment listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Korynt, jeśli wiecie, jest to miasto już zrujnowane, starożytne miasto położone w Grecji. Jedno z najbogatszych ówczesnych miast. I w tym mieście, do tego miasta, jeśli kierował list święty Paweł, dość długi list, to, co tam jest w nim napisane, nie jest przypadkowe. Święty Paweł wiedział doskonale, jakie problemy, jakie zmagania mają Koryntianie. I myślę, że jedną z tych rzeczy właśnie, o której usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, była zazdrość. No bo przecież w mieście najbogatszym, tam gdzie było wielu bogatych, wielu zamożnych ludzi, to tam musiała być jakaś konkurencja, musiała pojawić się zazdrość. Ale kiedy Koryntianie przyjęli chrzest, to ta zazdrość z poziomu materialnego przeniosła się niestety na poziom duchowy. I tutaj to, co słyszeliśmy w tym liście, ludzie zaczęli zazdrościć sobie wielu rzeczy, wielu darów, które otrzymali od Ducha Świętego, daru mądrości, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, zobaczcie, po 2000 lat ten sam problem. Dzisiaj wielu ludzi, wielu z nas, jesteśmy zazdrosni, zazdrośni. Zobaczcie, jesteśmy zazdrośni w naszych rodzinach, jesteśmy zazdrośni w naszym otoczeniu. W bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu czasach jesteśmy zazdrośni. Ale to też nie jest nic nowego. Popatrzcie się, pierwszy grzech w Biblii, jak już ludzie wyszli z ogrodu rajskiego, to jest grzech, który popełnił Kain. Kain zabił Abla. Dlaczego? Dlatego, że właśnie był zazdrosny. Że Abel złożył ofiarę i Pan Bóg ją przyjął. Kain złożył ofiarę, a Pan Bóg jego nie przyjął. I sięgnąłem sobie wczoraj do katechizmu Kościoła katolickiego, żeby zobaczyć, co on pisze na temat zazdrości. Jest tam tak napisane. Zazdrość jest to smutek z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłaszczenia go sobie. Zazdrość to jest smutek. I zobaczcie sami, jeśli byliście o cokolwiek i kiedykolwiek zazdrośni, czy to właśnie czegoś takiego was nie wzbudzało? Smutku. Że ja czegoś nie mam. Mój sąsiad ma, ktoś tam ma, ja nie mam. I druga rzecz, właśnie to, co opisuje katechizm Kościoła katolickiego, jest to nadmierne pragnienie posiadania tego. My jako naród, jako Polacy, za granicą jesteśmy postrzegani różnie. Niektórzy myślą o nas jako niestety o pijakach, albo niestety o złodziejach. Na całe szczęście już się to zmienia, już to nasze postrzeganie jest troszeczkę inne. Natomiast też wielu ludzi, już też to słyszałem i w Niemczech, i we Francji, myśli też sobie o nas, że jesteśmy narodem, który strasznie narzeka. I drugie, że jesteśmy narodem, który bardzo zazdrości. To znaczy mamy to w jakiś sposób wpisane w sobie. I zobaczcie, jest taka polska sentencja. Ona ma ponad 300 lat, bo to jest jeszcze z czasów, kiedy w Polsce rządziła szlachta. Zastaw się, a postaw się. To znaczy, tłumacząc to na język dzisiejszy, nie wiem, pożycz pieniądze, po to, żeby się pokazać przed sąsiadem, że też mam. To jest straszna łuda, to znaczy mam, ale jest to pożyczone. To znaczy mam, ale będę musiał to przez wiele lat na przykład spłacać. I przyglądnijmy się teraz właśnie tej zazdrości. Co sprawia zazdrość? Tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, przede wszystkim smutek. Ludzie zazdrośni po prostu chodzą smutni. Ludzie zazdrości po prostu mają taki brak pogody ducha, brak zadowolenia z życia. Chodzą tacy po prostu smętni. No bo cały czas rozmyślają właśnie nad rzeczami, których nie mają, a mają inni. Ludzie zazdrośni czasami mają odebraną zdolność takiego rozsądnego myślenia. Właśnie kupują masę niepotrzebnych rzeczy po to, żeby się pokazać. A kiedy już kupią, kiedy, nie wiem, przyniosą to do mieszkania, tak sobie myślą, no w ogóle po co ja to kupiłem? Dobrze, jak ta refleksja przychodzi w miarę szybko, czasami ta refleksja przychodzi po dość długim czasie. Ludzie, którzy są zazdrośni, niestety mają wypaczone spojrzenie na świat i na ludzi. Jeśli zazdroszczę mojemu sąsiadowi czegokolwiek,
to nie będę go poważnie traktował. Albo będę go traktował z góry, albo w ogóle go nie będę w żaden sposób traktował, to znaczy będę go unikał. Albo jeszcze gorzej, będę go nienawidził, tylko dlatego, że ma więcej ode mnie. To jest nic innego jak zwykła zazdrość. Można jeszcze powiedzieć o różnych problemach, o stresie, o napięciu, jakimś takim emocjonalnym. Znam nawet takich ludzi, co przez to, że są zazdrości, to nawet nie mogą spać. Bo budzą się w nocy i pierwsze, co sobie myślą, to właśnie o zazdrości. Już mają, powiedzmy, w jakiś sposób tak psychikę zepsutą, że żyją tylko i wyłącznie tą zazdrością. I do czego ta zazdrość może prowadzić? Właśnie do tego, co powiedziałem wcześniej, co mamy opisane w Biblii. Do zawiści. Że nawet ktoś będzie chciał kogoś zabić, tak jak Kain zabił Abla, tak jak bracia chcieli zabić Józefa Egipskiego, tak jak Saul chciał zabić Dawida, tak jak Herod chciał zabić Jezusa i tak jak arcykapłani zabili Jezusa. Właśnie przez zazdrość, przez zawiść. I pytanie, skąd się w takim razie ta zazdrość bierze? Została ona opisana już jako taki poważny problem teologiczny w IV wieku przez takiego pana, co się nazywał Ewagiusz z Pontu. On dał akurat 8 takich różnych złych rzeczy, które mogą człowieka spotkać, takich rzeczy, które odpychają nas od Pana Boga. Później Kościół to troszeczkę przemienił i nazwał to 7 grzechami głównymi. I grzech zazdrości jest 4 grzechem, a te 3, które są wcześniej, są jako niejako podwaliną pod ten grzech. Bo zobaczcie, mamy pychę, chciwość i nieczystość. Jeśli jestem człowiekiem pysznym, pyszałkiem, kiedy stawiam się wyżej nad innymi, no to co się dzieje? Jeśli spotkam kogoś lepszego, no to budzi się we mnie zazdrość. Jeśli spotkam kogoś lepszego, to będę chciał tak zrobić, żeby ten człowiek tego nie miał. Właśnie w sposób czasem taki zawistny. To samo dotyczy chciwości. Jeśli patrzę na życie tylko i wyłącznie przez pryzmat majątku, przez pryzmat pieniędzy, które posiadam, przez pryzmat innych rzeczy, które mogę mieć, to jeśli spotkam kogoś lepszego w tej kwestii, to będę zazdrosny i będę go na przykład niszczył. Tylko dlatego, że on ma więcej. To samo dotyczy grzechu nieczystości. Bardzo często się to pojawia w małżeństwie. Zobaczcie, jeśli są dane sobie 2 osoby, mąż i żona, przyjaciel i przyjaciółka, chłopak i dziewczyna, to bardzo często właśnie ta zazdrość polega na tym, że człowiek zaczyna traktować drugiego człowieka jak przedmiot. Taki przedmiot na przykład seksualny. I co się dzieje? Może się okazać w związku, że dziewczyna albo chłopak nie mogą pisać SMS-ów do nikogo, nie mogą prowadzić swojego nawet konta na Facebooku, nie mogą pisać e-maili, nie mogą nigdzie wychodzić. Jak się spóźnią 5 minut z pracy, to jest wielka awantura. I z czego to wynika? No właśnie ze zwykłej zazdrości. Że traktuję człowieka jako przedmiot, który posiadam tylko i wyłącznie na moją własność. A zapominamy o tym, że to jest drugi człowiek, który też może mieć życie, swoje życie w małżeństwie, w przyjaźni czy w jakichś innych relacjach. No i w takim razie, moi drodzy, 3 rzecz, jak można walczyć z zazdrością? Co należy zrobić? I pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to jest to, że musimy sobie uświadomić, że zawsze znajdzie się ktoś od nas lepszy. Jeśli będziecie żyć ze świadomością, że spotkacie mądrzejszego, że spotkacie bogatszego, że spotkacie człowieka w różnych dziedzinach lepszego od was, to ta zazdrość wasza będzie mniejsza. Bo właśnie jeśli będzie wami rządzić pycha i chciwość, to ta zazdrość będzie was zjadać. Jeśli nabierzecie pewności siebie, to też nie będziecie mieć problemu z zazdrością. Bo człowiek, który nie ma pewności siebie, co będzie robił? Będzie patrzył na to, co mają inni, a jeśli będzie wracał do siebie, będzie patrzył na to, co on ma, to będzie widział jedną wielką porażkę. Że ja czegoś nie mogę mieć, że ja czegoś nie mogę osiągnąć, że ja czegoś nie mogę się nauczyć. No bo jestem kiepski. I wtedy ta zazdrość niestety w nas się będzie potęgowała. 3 rzecz to jest to, żeby zacząć żyć własnym życiem. No skąd się bierze zazdrość? No właśnie stąd, że bardziej się interesuje kimś innym niż sobą. Bardziej się interesuje rodziną sąsiada niż swoją własną. Bardziej się interesuje tym, co robią koledzy czy koleżanki w pracy, niż tym, co dzieje się w moim własnym domu. Jeśli więcej wiecie o swoich właśnie przyjaciołach, kolegach, koleżankach, sąsiadach niż o własnych dzieciach, to znaczy, że jest bardzo źle.
i na pewno was będzie zazdrość. Więc jeśli chcecie się pozbyć tej zazdrości, zacznijcie żyć swoim własnym życiem. Czwarta rzecz, która mi też przyszła do głowy, żeby pozbyć się zazdrości, to należy cieszyć się z tego, co się ma. My jako Polacy jesteśmy naprawdę cywilizowanym krajem. Jesteśmy krajem, można by powiedzieć, pierwszego świata. Może się nam wydawać, że może nie jesteśmy tacy jak Niemcy, czy Ameryka, czy ktokolwiek tam inny z bogatszych państw, ale naprawdę mamy dużo. Jeśli przyjechaliście tu dzisiaj samochodem do kościoła, jeśli w ogóle mogliście wyjść z domu, jeśli mieliście dzisiaj co jeść, jeśli mogliście się z kimś skontaktować przez telefon, przez internet, przez cokolwiek innego, to znaczy, że naprawdę macie lepiej niż większość, niż połowa świata. Albo nawet znaczna część świata. Ale jeśli nie dostrzegamy tych takich bardzo prostych rzeczy, to co będziemy robić? Będziemy zazdrośni. Jeśli nie dostrzeżecie w sobie tych drobnych rzeczy, które macie, które są naprawdę dobre, to co będziecie robić? Będziecie zazdrośni. Bo właśnie zazdrość powoduje to, że ja nie widzę dobra. Nie widzę dobra w sobie, nie widzę dobra w najbliższym otoczeniu, ale widzę to dobro właśnie w innych. Ale to dobro jest takie zupełnie wypatrzone. I ostatnia rzecz. Jeśli chcemy walczyć z zazdrością, to musimy podjąć próbę realizacji naszych marzeń. Bo marzeń mamy bardzo wiele. Jakbym was dzisiaj popytał, jakie macie marzenia, to byście wymieniali. I zobaczcie, jeśli zaczynacie, nie wiem, wchodzić w te marzenia, zaczynacie je realizować, to nie ma miejsca na zazdrość. Jeśli zazdrościcie, nie wiem, samochodu sąsiada, to zróbcie wszystko, żeby kupić sobie taki samochód. Ale nie w sensie takim, że wezmę kredyt na 5 lat czy 7. Ale nie wiem, spróbujcie zobaczyć, czy nie możecie się rozwinąć w pracy, czy nie możecie zmienić pracy na inną, lepszą. Jeśli widzicie, że właśnie sąsiad albo sąsiadka coś potrafi, a wy nie potraficie, zobaczcie, czy tego nie potraficie się też nauczyć. Bo wtedy ta zazdrość zmienia się w taką pracę twórczą. I ona naprawdę bardzo, ale to bardzo nas zmienia. Jeśli zaczynamy realizować marzenia, wówczas znika zazdrość. I moi drodzy, na sam koniec, tak dzisiaj rano za 5-6 wymyśliłem sobie, jak to spiąć całe to kazanie. W sensie, żebyście wyszli dzisiaj z tego kościoła i mieli dwa słowa. Jedno zazdrość i drugie słowo, żebyście wiedzieli, czym walczyć z tą zazdrością. I wierzcie, co mi wyszło za 5-6 rano. Że to jest miłość. Jeśli ja jestem człowiekiem, który potrafi kochać siebie, jestem człowiekiem, który potrafi kochać drugiego człowieka, jeśli jestem człowiekiem, który potrafi kochać Pana Boga, to we mnie nie będzie absolutnie zazdrości. Bo w każdym kontakcie z drugim człowiekiem, to co będę próbował robić, będę próbował zrobić tak, żeby temu człowiekowi było lepiej w życiu. Jeśli będę widział, że ja w jakiś sposób tam nie domagam, że mogę być lepszy w jakiejś dziedzinie i bardzo siebie kocham, no to będę robił tak, żebym był lepszy. Będę robił takie rzeczy, które sprawią, że na drugi dzień będę lepszym człowiekiem. A jeśli to wszystko w ogóle będę robił z Panem Bogiem, to już jest w ogóle ekstra. Bo wtedy będę zadowolony ja, będzie zadowolony drugi człowiek, sąsiad, sąsiadka, ktokolwiek i będzie zadowolony Pan Bóg. I wtedy w takiej relacji z drugim człowiekiem, z sobą samym, z Panem Bogiem absolutnie nie ma miejsca na zazdrość. Więc jeśli widzicie, zobaczyliście albo zobaczycie taką zazdrość gdzieś u siebie, to właśnie spróbujcie ją rozwiązać, może przez te punkty, które wam gdzieś tam podałem, ale albo jeśli wymyślicie coś innego, to wszystko tak czy siak spróbujcie jakoś okleić tą miłością. I wtedy na pewno będzie lepiej, na pewno tej zazdrości się pozbędziecie. Amen.